Tak, to ja, nie pomyliście kanału. To z tej strony Hania. No cóż, zmieniłam kolor włosów. Ja wiem, że będą głosy za, będą głosy przeciw. Wiadomo, każdy ma inny głos, więc absolutnie ja się tu nie gniewam, jeżeli napiszecie mi, że w tym kolorze mi nie jest zbyt dobrze. Tak naprawdę zawsze byłam ciemną blondynką i ten kolor to jest może nie aż taki, który jest w tej chwili na mojej głowie, ale tak naprawdę to jest zbliżony kolor moich włosów, jaki miałam w młodości. Potem zaczęłam farbować, no i wiadomo, te włosy przybierały różne odcienie przez całe moje życie, natomiast chyba wydaje mi się, tak jak ja siebie oglądam, bo nagrałam taki wstępny filmik i zobaczyłam go na komputerze, to mi się podoba, muszę wam powiedzieć. Jestem z tego koloru zadowolona i teraz właśnie wydaje mi się, że najlepiej widzicie moją aurę, mój wygląd, taki, jaki miałam kiedyś, właśnie w młodości, bo w dzieciństwie byłam jasną blondynką, ale potem włosy zaczęły mi ciemnieć i tak jak moja mama, która miała ciemne włosy, ja też podziedziczyłam ten kolor po niej. No i cóż jeszcze mogę powiedzieć, to, że to jest taki delikatny balejaż, więc to nie jest jeden kolor włosów, ale taki inny balejaż, gdzie zrobione są tylko takie refleksy jaśniejsze. Byłam przerażona, jak zobaczyłam ten kolor włosów, ale teraz już się do niego zaczynam przyzwyczajać. Na początku, jak spojrzałam w lustro, to wydawało mi się, że widzę inną kobietę, a nawet jak poszłam do koleżanki, to jej mąż myślał, że przyszłam w peruce, więc wiecie, każdy był zszokowany. Jeszcze nie widział mnie mój mąż, dlatego że jest na Podlasiu, a ja jestem tu w Warszawie. Jadę w piątek, mam nadzieję, że się nie przerazi. Te blondy jasne niestety nie wychodzą zbyt dobrze, jeżeli chodzi o farbowanie. One wychodzą takie różne, potem po u kilku myciach najczęściej ten kolor się spłukuje, który zrobi nam fryzjer taki właśnie chłodny i pojawia się odcień żółtego blondu, który ciężko jest zlikwidować. Ja mam wszelkiego rodzaju środki do likwidowania tego żółtego, tej żółtej poświaty, ale niestety mi się to czasami, a nawet często nie udaje. Także na razie będę ciemna. Jeżeli mi się znudzi, to nie wiem, może za jakiś czas zmieni, ale w tej chwili mi się podoba. A teraz już oficjalnie bardzo gorąco Was witam na moim kanale. Jeżeli jesteście po raz pierwszy, to zachęcam do subskrypcji kanału, jak również do obserwacji Instagrama HanellaTV2018. A dzisiaj, moi kochani, ponieważ zbliżają się święta, chcę Wam pokazać zestawy prezentowe. Chcę Wam powiedzieć, jakie prezenty kupić, gdzie kupić, żeby było taniej, żeby teraz właśnie móc kupić innym sobie to, o czym marzyliście, a cena może była zbyt wysoka, a w zestawie zawsze jest taniej, więc zestawy, prezenty, jeżeli taki filmik Was interesuje, to bardzo gorąco zapraszam Was do oglądania dalej. Powiem tylko, że taki filmik już nagrałam i podlinkuję Wam go w opisie pod filmem. Wystarczy kliknąć pokaż więcej i tam się wszystko Wam pojawi. Wszystkie linki do produktów, o których mówię i wszystkie kosmetyki, jakich użyłam do makijażu, bo zawsze Wam je wstawiam. Wiem, że wiele osób lubi markę Sensum Mare i ja również bardzo lubię ich kosmetyki, a teraz macie okazję kupić ich produkty w zestawach, czyli na pewno wyjdzie to sporo taniej. Piękne opakowania. W środku znajduje się zestaw kosmetyków, który możecie sprezentować sobie bądź jakiejś bliskiej osobie. W tym akurat zestawie, który ja mam, jest maska marki Sensum Mare. Maska nocna, którą bardzo lubię i której często używam. Kończę już pierwsze opakowanie i zanadto czeka kolejne, a tutaj mam trzecią. Możliwe, że tę dam komuś w prezencie. Krem pod oczy, że oczyszczający, który uwielbiam, którego codziennie używam. Mam na półce drugie opakowanie, a to jest trzecie, więc widzicie, że marka Sensum Mare jest tak naprawdę ze mną na co dzień. I kolejny to jest tonik. Tonik, który jest cudowny, który przepięknie pachnie, który bardzo dobrze nawilża. Więc z takiego zestawu na pewno ucieszy się osoba obdarowana. Tych zestawów jest więcej, ja Wam podziękuję, dam Wam link do sklepu i będziecie mogły sobie popatrzeć. Na pewno w zestawie wychodzi taniej, więc jeżeli lubicie kosmetyki marki Sensum Mare, to niekoniecznie komuś, ale możecie sobie kupić teraz właśnie, bo w zestawie wychodzi taniej.
bardzo ciekawym prezentem są perfumy. Ale wiadomo, perfumy są drogie, nie zawsze nas na nie stać, a wiemy na przykład, że dana osoba lubi takie zapachy, czy to jest córka, czy mąż, czy koleżanka, czy nawet dla siebie chcemy kupić jakiś fajny zapach. Więc jeżeli nie chcecie wydawać zbyt dużo, to przypominam Wam o bardzo ciekawych perfumach. Są to inspiracje, ale naprawdę fajne inspiracje tych drogich marek. Niesamowicie przypominają oryginały. Przede mną zapach, który uwielbiam i który jest bardzo, ale to bardzo zbliżony do oryginału. Jest to zapach 54, inspirowany perfumami Lancôme Treasure. Powiem szczerze, że zapach jest nie do odróżnienia, jest niezwykle trwały i kosztuje tylko 39 zł za 100 ml. Więc warto się pokusić, aby te perfumy kupić sobie bądź innym. Ale dlaczego pokazuję w zestawach? Ano dlatego, że kupując 3 perfumy, czyli 3 takie opakowania 100 ml, bo ta oferta dotyczy tych większych opakowań, bo oni mają jeszcze mniejszą pojemność, więc jeżeli kupicie 3 100 ml perfumy, to czwarte otrzymujecie za 1 grosz, czyli świetny zestaw. To wychodzi około 120 zł za 4 flakony 100 ml perfum, więc na pewno nie jest to wygórowana kwota. Tak jak powiedziałam, mnie bardzo one przypadły do gustu, pokazywałam je w październiku, mówiłam o nich i do tej pory ich używam. Teraz wybrałam sobie jeszcze inny zapach, to jest numer 70. Jest to zapach inspirowany perfumami Giorgio Armani. Powiem szczerze, że niesamowicie pachną, trzymają się cały dzień, ja jestem z nich bardzo zadowolona, ale wybrałam też męski zapach, który też jest prześliczny, to jest numer 60. Jest to zapach inspirowany perfumami marki Versace, przecudnie pachną. Ja się w tym zapachu zakochałam, naprawdę jest przepiękny, więc jeżeli nie wiecie co kupić, to gorąco Wam polecam markę Made in Lab, ich perfumy, ich inspiracje. Mam nadzieję, że będziecie zadowolone, a mogę Wam powiedzieć tylko tyle, że osoby z mojego otoczenia, które kupiły te perfumy, też są bardzo z nich zadowolone. Oczywiście w opisie będzie link pod filmem, więc warto zajrzeć, tym bardziej, że teraz ta promocja grudniowa, czyli 3 plus 1 za 1 grosz. Jeżeli wiecie, że chcecie obdarować swoją bliską osobę kosmetykami kolorowymi bądź innymi, to zachęcam Was do odwiedzenia sklepu internetowego glamis.pl, dlatego że oni tam mają naprawdę świetne kosmetyki, mają zestawy w bardzo przystępnych cenach. Muszę Wam powiedzieć, że te ceny mnie naprawdę niesamowicie zaskoczyły, bo są mocno obniżone. I teraz jeżeli chodzi o zestawy, możecie dostać tego typu zestaw. Tych zestawów jest więcej, akurat pokazuję Wam swój, marki Make Up Revolution. Macie tutaj kosmetyki przeróżne, bo jest i paletka cieni, i róż, i bronzery, rozświetlacze, błyszczyki, a nawet pędzle. I ten zestaw kosztuje, więc warto teraz się zainteresować. Może to być dla córki, dla wnuczki, dla mamy. Myślę, że każda kobieta, która lubi się malować, takim zestawem nie pogardzi. Ja wybrałam jeszcze inny zestaw, ponieważ jak wiecie, ja sama maluję paznokcie i bardzo to lubię, więc wybrałam zestaw lakierów hybrydowych. To jest marka Provocateur. Słyszałam o nich, że mają dobrej jakości lakiery, a w bardzo przystępnych cenach. I akurat w tym zestawie są 3 fajne kolorystycznie lakiery. Złoty, taki grafitowy i śliwka. Na pewno ten złoty wykorzystam na święta, więc jeżeli nie wiecie co kupić, to bardzo gorąco polecam Wam sklep glamis.pl i ich zestawy prezentowe. Wiem, że lubicie też markę Basic Lab, ja też ich lubię, a teraz właśnie pora na zestawy prezentowe. Pięknie zapakowane, zobaczcie jak ślicznie to wygląda. Pudełeczko wysuwane, a w pudełeczku znane kosmetyki połączone w jedno. Serum z witaminą C, bardzo dobre serum nawilżające i to, które uwielbiam, czyli z trehalozą, oraz serum pod oczy z kofeiną, które niweluje worki i sińce, więc tego typu zestaw na pewno ucieszy każdą kobietę, a również mężczyznę, jeżeli dba o swoją urodę. Warto też takimi zestawami się, tak jak powiedziałam, zainteresować. Jeżeli lubicie markę Basic Lab, kończą Wam się kosmetyki, chciałbyście kupić, ale te ceny są pojedynczo dużo wyższe, natomiast w zestawie wychodzi taniej. Jeżeli chcecie kupić komuś bliskiemu, to też bardzo gorąco Wam taki zestaw
polecam. Bardzo gorąco też polecam Wam, jeżeli chodzi o prezent kosmetyki Senelle. Ja już o nich mówiłam, też ich lubię i oni mają świetne kosmetyki. Jeżeli nie wiecie co kupić, to bardzo dobrym pomysłem jest maska. Ich maska liftingująca, bardzo fajnie mi się sprawdza. Ja o niej już Wam wielokrotnie mówiłam, wiem, że wiele osób ją chwali. To jest moje nowe opakowanie, pierwsze już zużyłam i jeszcze jedna czeka w zanadrzu. Więc maska to jest też bardzo fajny prezent dla kogoś, ale również razem możecie kupić tonik, który jest bardzo nawilżający. To naturalny tonik nawilżająco rozświetlający. Tonik, który po napryskaniu zostawia na twarz takie kropelki, ale wklepany bardzo ładnie się po twarz rozprowadza i przypomina mi esencję. Jest niezwykle skoncentrowany, mimo że nie jest gęsty, nie wiem jak jest zrobiony, ale naprawdę jeżeli go macie, to wiecie o czym mówię, że nie macie, to przetestujcie. Bo bardzo fajnie nawilża, jest ze świetnym składem, tak jak wszystkie kosmetyki marki Senelle. Ich nowością, słuchajcie, którą mam od niedawna, jest serum naprawcze, które marka niedawno stworzyła. Jest to ich nowość i myślę, że na pewno przypadnie do gustu wielu paniom. Dlaczego? Dlatego, że jest to kosmetyk, mimo że olejowy, to tak skomponowane z takich składników, że będzie pasował wielu cerom. Może być dla cer suchych, może być dla cer wrażliwych, dla cer tłustych, z niedoskonałościami, z przebarwieniami wrażliwych. Czyli tak naprawdę wszystkie osoby, wszystkie cery, wszystkie panie bądź panowie mogą po to serum sięgnąć. Ono ma naprawiać, ma rewitalizować, ma rozświetlać, ma leczyć niedoskonałości, blizny i tak dalej, więc tak są skomponowane składniki w tym serum, aby te problemy skórne niwelować. Jak na razie bardzo mi się spodobało, ja jeszcze niewiele zużyłam, ponieważ tak jak powiedziałam Wam, jest to nowość. Przepięknie pachnie, tak jak wszystkie kosmetyki marki Senelle. Więc to nowe serum również polecam, jeżeli chcecie kupić komuś na prezent, to myślę, że serum, a nawet cały taki zestaw przyda się każdej osobie i ten ktoś, kogo obdarujecie takim prezentem, będzie na pewno bardzo zadowolony. Świetnym pomysłem są paletki, to może już nie jest zestaw, ale takie malutkie paletki też ucieszą każdą fankę makijażu i te są akurat droższe, bo to są paletki z Sephory, które możecie teraz kupić, nie wiem, możliwe, że też w jakiejś promocji, ja nawet nie interesowałam się tym za bardzo. Pierwszą z nich, którą Wam już pokazywałam, to jest paletka Naked 2 i to jest Basic, bardzo ją lubię, taka paleta basicowa dla wszystkich, każdej pani będzie pasowała. Druga paletka to jest marka Tarte. To jest też taki maluszek z lusterkiem oczywiście, kartonowe opakowanie i takie cienie, które będą pasowały osobie, która nie przepada za jakimiś różami, wiecie, ciepłymi odcieniami, pomarańczami. To są takie odcienie chłodne, neutralne dla pań, które nie chcą się wyróżniać w tłumie, jeżeli chodzi o makijaż. Chcą, aby on był taki minimalistyczny, delikatny, więc myślę, że ta paletka przypadnie im do gustu. I kolejna paletka Too Faced, też maluszek, też z lusterkiem. Cienie już troszeczkę inne, bo tutaj dla tych, którzy lubią trochę różu, trochę zieleni, błysku, taka paletka troszeczkę bardziej zróżnicowana, więc takie maluszki też Wam gorąco polecam. Pasują do każdej torebki, można poprawić w ciągu dnia, jeżeli makijaż gdzieś tam nam się przemieści albo coś się z nim stanie, więc fajny prezent dla każdej kobiety. Jeżeli chodzi o panów, to wydaje mi się, że z tym jest największy problem. Nie wiadomo co kupić, a ja mam dla Was taki uniwersalny prezent. Myślę, że z tego prezentu każdy pan będzie zadowolony, dlatego że jest to pasek, ale pasek fajny. Ja go kupiłam dla kogoś z mojej rodziny, dla mężczyzny. Jest to pasek skórzany, dobrej jakości, czarny. No oczywiście tutaj też ważne jest to, abyście znały rozmiar Waszego mężczyzny albo tego mężczyzny, którego obdarowujecie. Akurat te paski były w różnych rozmiarach, więc mnie się udało kupić dobry, a jeżeli nie, no to po prostu zostawię paragon, bo można w przeciągu 30 dni wymienić. To jest pasek skórzany, nie czuć go skórą, bo wiecie, że z tym jest różnie. Bardzo, bardzo mi się spodobał i myślę, że tak, jeżeli chodzi o pasek, to każdy pan będzie zadowolony, dlatego że paski noszą wszyscy mężczyźni, więc jeżeli kupicie portfel, można, ale wydaje mi się, że pasek jest takim bardziej neutralnym prezentem. Z paska każdy mężczyzna będzie zadowolony. Mój mąż ma kilka pasków, uwielbia paski, zmienia i w brązie, i w czerni, więc pasek to jest naprawdę bardzo, bardzo dobry prezent dla faceta.
A jeżeli nie wiecie, co kupić, jeżeli moje wskazówki Wam nie pomogły, to bardzo gorąco polecam Wam internet. Dlatego, że w internecie jest wszystko, można sobie znaleźć prezent w różnych cenach. I dlatego też polecam Wam Ceneo. Jest to taki portal w internecie, gdzie możecie sprawdzić ceny produktów. Piszecie sobie produkt, pojawiają Wam się różne sklepy i ten produkt możecie zobaczyć w różnych cenach i wybrać sobie najtańszy. Teraz Ceneo proponuje taką stronę, gdzie możecie wybrać sobie jakiś prezent, oczywiście w dobrej cenie, więc też ten portal Ceneo bardzo gorąco Wam polecam. Ja często w swoich opisach pod filmem podaję Wam właśnie linki do Ceneo, dlatego żebyście mogły sobie wybrać same, w jakiej cenie chcecie, tak żebyście dopasowały kwotę i produkt do swojego portfela, więc Ceneo też bardzo gorąco Wam polecam, a w opisie pod filmem, jeżeli klikniecie pokaż więcej, będzie też link do tej strony, tak żebyście mogły sobie znaleźć, jaki prezent chcecie. To już wszystko, co chciałam Wam pokazać w tym filmiku. Mam nadzieję, że czegoś się przydał. W opisie pod filmem będzie też filmik poprzedni, który nagrałam z prezentami, więc tam też zajrzyjcie, jeżeli nie widziałyście, gorąco Was zachęcam. A ja już się z Wami żegnam cieplutko. Do następnego filmiku. Buziaczki, trzymajcie się, cześć!